Tęskniliście za nami? Cały czas jesteśmy na Litwie u Aleksandrasa Pupkiewiciusa. Czas na wizytę w Królestwie Jego Pszczół. Jedziemy do Pasieki. Zasadniczo pszczoły są owadami bardzo spokojnymi, ale wszystko dla naszego bezpieczeństwa musimy być tak ubrani. Cała nasza ekipa jest w ten sposób ubrana. Moi drodzy, my zbierzamy do pasieki Aleksandra. Tylko ta w tej pasiece jest około 60 uli, co daje około 3,5 miliona pszczół. A to tylko jedna pasieka, bo Aleksander wszystkich posiada około 1000 na Litwie. Moi drodzy, 450 metrów stąd jest granica z Białorusią. Takiego bezkresu przyrody w Polsce naprawdę nie zobaczycie. Tu jest przepięknie. My już od kilkunastu dobrych minut przyglądamy temu, co się tutaj dzieje. Najwyższy czas dowiedzieć się, co to jest. Co ty działasz? Zbierzmy teraz miód. Odbieramy skrzynię z pełnymi ramkami miodu. Zbyt płynny nie. Nie kapie, można go wziąć. Położę go na innym ulu, aby inni pracownicy mogli go wziąć. I idź do gniazda. Teraz krótko sprawdzam rodzinę. Jest matka, są jądra, gniazdo nieoblane miodem, wszystko bardzo dobrze. Zobaczmy kolejną ramkę. Wszystko jest pięknie. Z tej ramy wyjdą młode pszczoły. A teraz kładziemy na gnieździe pustą skrzynię, żeby pszczoły mogły wrócić i żeby było wolne miejsce na miód. I zwracamy łuski. Jeszcze nie zdojrzałym miodem z powrotem. Zamknij ul. I przejdź do następnego. Trafiliśmy na Litwę w okresie miodobrania. Artur pracuje tutaj już? Długo pracujesz? Dzień dobry. Tak, pracuję około 2 miesięcy i bardzo się jestem zadowolony. Teraz właśnie bierzemy miód wielokwiatowy. Właśnie, to jest wielokwiatowy miód. Dokładnie. I leśny w tym rodzaju. Wkrótce będzie gryka, bo już jest zasiano. I doszukamy się kiedyś. Jak ocenisz to miodobranie? Dużo miodu, mało miodu? Jaki ten rok będzie dla pszczelarzy na Litwie? Powiem, że bardzo dobry. Może być oczywiście lepiej, ale nie patrząc na takie rekordy, to bardzo fajne miodobranie w tym roku jest. Gdybyś mógł opowiedzieć o jakości tego miodu, litewskiego miodu, jaki on jest? Jakość litewskiego miodu oczywiście jest najlepsza, ponieważ jest dobra wilgoć, no wilgotność tego miodu, bo tam około 16% zawierania wody w miodzie, to jest no, najlepszy taki sukces, można powiedzieć. Czy ta przyroda też wpływa na to? Że tu jest tak mało, tak dużo przyrody, tak mało ludzi tak naprawdę. No może i to też wpływa, tak. Wpływa pracownik, ten kto pracuje, on też działa tutaj przy ulach i za jego pracy zależy to, jaka będzie ilość tego miodu, ponieważ jeśli nie przejrzysz ul i nie zobaczysz tam, nie dodasz korpus, to już ten miód może ulecieć. To tak naprawdę chwila i może ten miód już tak dobry nie być. Nie, miód będzie dobry, po prostu jego ilość może się zmniejszyć, ponieważ nie ma korpusu i pszczołom nie ma gdzie składać ten, magazynować ten miód i po prostu jego nie odbierzesz i w tym jest szkopuł. Więc chcemy, żeby tego miodu było dużo, więc nie przeszkadzamy już Arturowi. Miłej pracy, do zobaczenia. Miód z pasieka Aleksandrasa trafia do zakładu produkcyjnego. Oczywiście, że Wam go pokażemy. Jednak o tym już w kolejnym odcinku. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, a pod filmem zostawcie łapkę do góry.